Myślą o nas, polskich dzieciach, młodzieży i studentach. Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje konta bankowe CYS bez opłat i limitów. Free and unlimited. Każdy, kto otworzy nowe konto CYS, automatycznie bierze udział w losowaniu $1000. Za rekomendację wylosować można 4 nagrody po $250. Informacje w oddziałach Credit Union lub na stronie internetowej www.polco.com. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Polimex jedzie! Polimex leci! Polimex płynie i doręcza paczki rodzinie. Hurra! Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza zachęca Państwa do oszczędzania pieniędzy. Obecnie w Credit Union można otrzymać specjalne wyższe oprocentowania na gwarantowane lokaty GIC i na konta zwolnione z podatku dochodowego. Tax-free savings account. Specjalne oprocentowania dotyczą terminów 3-letnich. Dochód w pełni zagwarantowany. O szczegóły prosimy pytać w oddziałach lub w call center 1-888-558-5506. Zapraszamy. W niedzielę, 13 grudnia, odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza. Więcej szczegółów na temat powodów zwołania zebrania dowiedzą się Państwo z rozmowy, jaką Piotr Hoffman przeprowadził z członkami Rady Dyrektorów, przewodniczącym Karolem Fujarczukiem, wiceprzewodniczącym Kazimierzem Babiarzem i Elżbietą Morgan. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś chciałem porozmawiać z członkami Rady Dyrektorów Polskiej Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza, panem Karolem Fujarczukiem, panią Elżbietą Morgan i panem Kazimierzem Babiarzem. Witam serdecznie. Na temat zebrania, które czeka nas, walnego, nadzwyczajnego zebrania, które czeka nas 13 grudnia. Panie Karolu, chciałem się dowiedzieć, co to za zebranie i dlaczego będzie takie zebranie. Szanowni Państwo, jak większość z Was już może wie, że 1 października została zatwierdzona zmiana w nowym akcie Credit Union i Caisse Populaire. I to wymaga od nas pewnych zmian w naszych statutach. Więc Rada Dyrektorów musiała się dostosować do tej nowej ustawy i zrobić zmiany w obecnym statucie. I to obowiązuje nie tylko naszą Credit Union, ale też i inne Credit Union w Ontario. I wszyscy przez to przechodzą i to jest po prostu poprawka do tego, co było uchwalone przez Ministerstwo Finansów, pod których licencją my pracujemy. Panie Kazimierzu, jakie będą zmiany w statucie? Jakie są przewidywane te zmiany? Zmiany w statucie, które musieliśmy wprowadzić, są dwojakiego rodzaju. Jedne zmiany są jak gdyby obowiązkowe. Nowa ustawa wymaga pewnych zmian i te zmiany wprowadziliśmy. Są też inne zmiany, które przy okazji wprowadzamy. Drobne jak gdyby wyczyszczenie statutu, pewne zmiany techniczne. Jeśli chodzi o te zmiany obowiązkowe, to pierwszą, najważniejszą zmianą to jest sposób powoływania komisji kontroli, która dotychczas w naszej Credit Union była wybierana przez członków. Druga zmiana w naszym statucie, którą wprowadziliśmy, to jest dokładniejsze, precyzyjniejsze określenie naszej wspólnoty, wspólnej bazy członkowskiej. Po angielsku to się nazywa Bond of Association. Jest to określenie grupy ludzi, która może
stanowi bazę członkowską dla naszej Credit Union. I tutaj w tym wypadku dokładnie sprecyzowaliśmy, że nasza Credit Union jest instytucją, która została założona przez Kościół. Zaakcentowaliśmy nasze powiązanie z Kościołem, ale równocześnie zaznaczyliśmy też, że jesteśmy otwarci dla wszystkich członków polonijnej społeczności w Ontario. Trzecia zmiana, która jest też bardzo istotną zmianą, to jest sprecyzowanie wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów na dyrektorów, członków Rady Dyrektorów. Dlaczego to zrobiliśmy? My w tej chwili, nowa ustawa daje jak gdyby nakłada większą odpowiedzialność na Radę Dyrektorów, jeśli chodzi o sposób prowadzenia naszej instytucji. W związku z tym, że większa odpowiedzialność na nas spoczywa, musimy w sposób bardziej precyzyjny, dokładny, rozważny dobierać kandydatów jako przyszłych członków Rady Dyrektorów. Czy to są wymagania, tak jak powiedzieliśmy, przepisów odgórnych, czy to są wymagania własne państwa? Czy to jest taki rodzaj uniknięcia przypadkowości? My w tym wypadku w zasadzie zrobiliśmy to celowo. Nowa ustawa daje nam tutaj wolną rękę, ale my, jak to pan ładnie określił, chcemy dokładniej sprecyzować, kogo widzimy jako przyszłych dyrektorów, właśnie żeby uniknąć przypadkowości, żeby uniknąć ludzi, którzy możemy powiedzieć śmiało, że nie spiszą się w funkcji nowych dyrektorów. Natomiast chcemy mieć ludzi, którzy się cieszą ogólnym poparciem społeczności polonijnej, którzy mają poparcie Kościoła, którzy wiemy, że są profesjonalistami w swoich zawodach. Takich ludzi chcielibyśmy mieć w przyszłości w Radzie Dyrektorów. Pan Kazimierz wspomniał o zmianach dotyczących Komisji Kontroli. Na czym miały polegać te zmiany, już wiemy, ale dlaczego robimy zmiany takie? Dlaczego nie członkowie wybierają, tylko z Rady Dyrektorów sama Rada wyłania Komisję Kontroli? Bo ustawa tak wymaga, więc my musimy się podporządkować. Ale ja myślę, że trzeba zrozumieć czemu. My jako Polacy pracujemy społecznie w różnych organizacjach i jesteśmy przyzwyczajeni wybieranie Rady Dyrektorów i Komisji Kontroli, która kontroluje Radę. Bo Rada wykonuje wszystko w naszych polonijnych organizacjach. Tutaj Rada daje dyrekcję dla Credit Union i zarząd i pracownicy wykonują. I Komisja Kontroli musi wiedzieć mniej więcej, co Rada ustaliła, żeby potem sprawdzać to i sprawdzać zarząd i pracowników. I dlatego jest ta zmiana. A więc to jest raczej tak narzucone przez nową ustawę, że my musimy po prostu wziąć te obowiązki jako dyrekcja i tu nie mamy wielkiego wyboru, bo ten akt właściwy wymaga od nas, żeby to w ten sposób prowadzić i zobowiązać Radę Dyrektorów w większym stopniu. Drodzy Państwo, chciałem zapytać, dlaczego taki pośpiech, dlaczego teraz to zebranie, dlaczego musimy się spieszyć? Czy to jest w związku tylko z tym, że ustawa weszła w życie 1 października? Ustawa weszła w życie z dniem 1 października i my powinniśmy nasze wewnętrzne przepisy jak najszybciej dostosować do tej ustawy. Dlaczego? My podlegamy bezpośrednio Ministerstwu Finansów. Ministerstwo Finansów może w każdej chwili spowodować przysłanie do nas kontroli. Takie kontrole mieliśmy już w przeszłości, to się nazywa OSV, On-Site Verification. Kontrola taka sprawdza różne rzeczy, sprawy finansowe, ale również, jak powiedziałem, sprawy zgodności naszych wewnętrznych przepisów z ustawą. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostajemy punktację, która będzie zaniżona w stosunku do tego, co moglibyśmy maksymalnie dostać. Obniżenie punktacji spowoduje, że wzrosną koszty ubezpieczenia naszych depozytów. Mogą być to kwoty niebagatelne, bo nawet kilkaset tysięcy dolarów rocznie. W tej sytuacji Rada Dyrektorów po uzyskaniu opinii prawników doszła do wniosku, że zatwierdzenie naszego statutu powinno się odbyć
przed końcem tego roku, czyli w tym roku finansowym jeszcze, przed rozpoczęciem przyszłorocznego roku finansowego. Więc te zmiany w ustawie właściwie pracują na korzyść członków. Na przykład te depozyty są gwarantowane tak jak w bankach. Oprócz tego mamy RRSP, który jest osobna, na którą jest osobna gwarancja i nie ma ograniczenia na sumę tej gwarancji. I to jest ta różnica między credit union a bankiem. Podczas naszej rozmowy mogliśmy powiedzieć tylko właściwie o ogółach, o zmian. Gdzie można szukać szczegółów? Gdzie członkowie credit union mogą te szczegóły znaleźć? No może najłatwiej to jest znaleźć na internet, jak ktoś ma komputer, bo wszystkie dokumenty można zobaczyć na ekranie lub wydrukować i przeglądnąć sobie. A ci, co może nie mają dostępu do komputera, to mogą to znaleźć w biurach naszych credit union. Każde biuro ma dostęp do tych dokumentów. No i ja myślę, że po zapoznaniu się, to ja myślę, że państwo, tak jak i Rada, potwierdzą, że ta ustawa jest istotna i jest dobra dla naszych członków i możliwe, że zaakceptujecie tak jak my jako Rada zaakceptowaliśmy to pozytywnie. Proszę państwa, zmiany w statucie wymagają ostatecznego zatwierdzenia przez członków. Dlatego w dniu 13 grudnia będziemy mieli nadzwyczajne zebranie członków i bardzo państwa prosimy, żeby państwo wzięli udział w tym zebraniu. Jest to bardzo istotne, żeby państwo dokonali zatwierdzenia tych zmian statutowych. Dla tych z państwa, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu w niedzielę, w piątek będzie głosowanie wstępne nad przyjęciem statutu w każdym oddziale Credit Union. Jak widzicie państwo, że te zmiany w nowym statucie są korzystne dla wszystkich członków i apelujemy do was, żebyście to potwierdzili przez głosowanie w piątek i w niedzielę.